Startujemy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Zenon Różycki i mam przyjemność rozpocząć dzisiejsze spotkanie. Zaprosiliśmy tutaj media, żeby za Państwa pośrednictwem poinformować mieszkańców o naszej inicjatywie. Zawiązaliśmy Komitet Wyborczy Wyborców Nowa Droga Czas Grudziądza. Patrząc na to, co dzieje się w Grudziądzu i jakie my mamy na to spojrzenie, liczymy na to, że będziemy głosem mieszkańców w Radzie Miejskiej, która będzie miała szansę i będzie chciała zmienić to miasto i poprowadzić nową drogę. Ten czas Grudziądza nadszedł. My stawiamy przede wszystkim na rozsądne zarządzanie miastem. Chcemy powiedzieć stop układom. Tak, żeby każdy czuł, że ma wpływ na to, co się dzieje w Grudziądzu. Żeby to miasto było otwarte dla ludzi młodych, ale nie tylko. Żeby każdy chciał tu zamieszkać, żeby młodzi ludzie stąd nie wyjeżdżali. Żeby po prostu grudziądzanie dobrze się tu czuli. Przedstawię Państwu dzisiaj wszystkich naszych kandydatów w poszczególnych okręgach. Okręg pierwszy, Tarkno, Owczarki, Tuszewo. Jedynką na tej liście będzie Arkadiusz Gorzka. Zapraszam. Prawnik, wieloletni samorządowiec z dużym doświadczeniem w Radzie Miejskiej Grudziądza, miłośnik zwierząt. Numer dwa na liście, Jacek Wrząs. Specjalista od funduszy europejskich. Również z doświadczeniem samorządowym oraz zarządzaniem w ochronie zdrowia. Motocyklista i amator biegania. Numer 3, Jarosław Boryn. Specjalista IT, prowadzi własną działalność gospodarczą w tej dziedzinie, z doświadczeniem w służbie zdrowia, prywatnie miłośnik pszczelarstwa. Numer 4, Roman Sarnowski. Społecznik, były żołnierz, instruktor nauki jazdy, nauczyciel przedmiotów wojskowych, krzewi, postawy patriotyczne wśród młodzieży. Znany motocyklista z Grudziądza, ale chyba nie tylko motocyklista. Numer 5. Monika Szczepanik. Ukończyła filologię germańską, pedagog, nauczyciel z wieloletnim stażem. Lubi przebywać z dziećmi oraz czytać książki. Numer 6. Danuta Graczkowska. Przedsiębiorczyni, która handluje na grudziąckich rynkach. Kobieta pracująca. Kocha ludzi. Numer 7 na liście, w okręgu numer 1, Aleksandra Łasińska. Finansistka, podróżniczka, chciałaby zachęcić młodych ludzi do powrotu do Grudziądza. I w tej materii będzie działała jako radna Rady Miejskiej. Oni dzisiaj nie ma, ale będzie z nami cały czas. Okręg numer 2. Śródmieście, Batorego, Wyzwolenia, Kunterszty, Tuszewo. Na tej liście, w okręgu numer 2, ja mam zaszczyt zajmować pozycję numer 1, Zenon Różycki. Jestem inżynierem, przedsiębiorcą, zarządcą nieruchomości. Z doświadczeniem w pracy w różnych spółkach i jednostkach, organizacjach. Jestem trenerem siatkówki i miłośnikiem sportu. Prezesem klubu sportowego Stal oraz członkiem Okręgowej Rady Izby Inżynierów Budownictwa. Numer 2, Paweł Romański. Absolwent drugiego LO, prawnik, obecnie w trakcie pisania doktoratu. Chce być merytorycznym wsparciem dla Grudziądza w ich problemach prawnych. A myślę, że tego potrzebują bardzo. Numer 3. Wojciech Chyła. Wykładowca, radny poprzedniej kadencji, zapalony wędkarz. Pasjonat muzyki i muzyk amator, któremu bliskie są tematy mieszkańców. Dalej w okręgu numer 2, Beata Biduła. Pracownik jednej z dużych firm produkcyjnych w Grudziądzu. Jej celem jest w szczególności reprezentowanie interesów pracowników fizycznych, którzy zmagają się z różnymi problemami życia codziennego. Brawo. Numer 5. Dorota Stańko. Wieloletni pracownik w jednostkach samorządowych Grudziądza,
działających w obszarze pomocy dzieciom i rodzinie, wiceprezes Grudziąckiego Towarzystwa Pomocy Dziecku i Rodzinie Chomin oraz członek Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu. Numer 6 na liście to Sylwia Blauza. Nie ma Sylwii, więc od razu przechodzę. Pracownik administracji samorządowej, miłoszniczka zwierząt, chciałaby spopularyzować proces adopcji zwierząt w Grudziądzu. Numer 7. Beata Szymańska. Głos młodego pokolenia będzie zachęcać młodych ludzi do powrotu do Grudziądza i pomagać ich w ich godnym starcie. Prywatnie miłośniczka teleturnieju. Z powodzeniem. I płynnie przechodzimy do okręgu numer 3. Lotnisko, osiedle Kawalerii Polskiej, Kopernik. Numer 1 w tym okręgu to Tomasz Szymański. Ten Tomasz Szymański, tak jest. Nauczyciel żołnierzy w zakresie szeroko rozumianej tematyki żywnościowej. Działacz NSZZ Solidarność, społecznik biorący aktywny udział w akcjach charytatywnych. Numer 2 na liście w okręgu numer 3, Aleksandra Kotewicz. Ona od wielu lat zajmuje się pracą na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Chce rozwijać dla nich pomoc środowiskową, tak żeby na co dzień czuli się fantastycznie. Numer 3. Małgorzata Dębowska. Pracownik administracji zajmuje się zamówieniami publicznymi. Działa w ramach grupy wsparcia dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu. Numer 4. Wojciech Czerwiński. Już nie ma dzisiaj. Brawa. Ale brawa. Najważniejsza jest dla niego rodzina. Chce, aby osiedle Lotnisko było bezpieczną strefą dla rodzin, dzieci i młodzieży. Miłości fotografii. Numer 5. Magdalena Tokarska. Na co dzień pracuje w jednej z fundacji w naszym mieście, która pomaga potrzebującym mieszkańcom Grudziądza. Jej celem jest utworzenie i wsparcie klubów dla dzieci i młodzieży. Numer 6. Małgorzata Kasper. Wydacie z okręgu numer 3 chyba już są na mieście, rozmawiałem z mieszkańcami. Z zawodu technolog żywienia, większość życia zawodowego pracowała w gastronomii. Wrażliwa na roślinność i zieleń, miłośniczka ogrodnictwa. Numer 7. Andrzej Balicki. Emerytowany oficer Wojska Polskiego, ławnik dwóch kadencji sądu. Ważne dla niego to bezpieczeństwo, które w obecnym czasie jest priorytetem w każdej społeczności. I tak przechodzimy do okręgu numer 4. Osiedle Mniszczek, Strzemięcin, Rząd, część Kopernika i osiedle Chełmińskie. Jedynką w tym okręgu Marcin Łasiński. Finansista, audytor, brał udział w wielu inicjatywach edukacyjnych, kulturalnych i politycznych. Jego pasją jest historia. Numer 2. Anna Gorzka. Pedagog, nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, dla której praca to pasja. Organizatorka wielu akcji patriotycznych, dla której działanie na rzecz grudziąckiej młodzieży jest priorytetem. Numer 3. Teresa Leczewska. Jej pasją, a zarazem pracą jest samorząd, z którym związana jest od 40 lat. Współorganizuje transport publiczny, który jest jej oczkiem w głowie. Numer 4. Mirosław Bałka. Też ważne ogniwo w procesie bezpieczeństwa zdrowia. Ratownik medyczny. Pracuje w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Procesowego. Prezes Grudziąckiego Stowarzyszenia Ratowników Medycznych. Prywatnie podróżnik. Numer 5. Wiesław Wydrzyński. Pedagog, przewodnik i pilot turystyczny. Organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Współzałożyciel Grudziąckiego Towarzystwa Pomocy Dziecku i Rodzinie Chomin. A także Grudziąckiego Komitetu Społecznego upamiętniającego biskupa Chrystiana.
Numer 6, Monika Grabowska. Analityk bezpieczeństwa wewnętrznego, troska o prawa ludzi i zwierząt jest jej priorytetem. Od wielu lat aktywnie działa w tym zakresie. Numer 7, Wiktor Ranc. Przedsiębiorca prowadzi rodzinną firmę, pełen pomysłów i dobrej energii, którą chce wykorzystać jako razem. Numer 8, Paweł Grabowski. Przedsiębiorca. Bliskie jest mu stworzenie osiedla przyjaznego dzieciom, młodzieży i seniorom, aby łamać bariery pokoleniowe. Numer 9, Izabela Żurawska. Iwona Żurawska. Opiekun medyczny charytatywnie pomaga osobom starszym i potrzebującym. Ich sprawy są jej bardzo bliskie. Numer 10, dziesiątka, Sławomir Skowroński. Inżynier, analityk, miłośnik gruziąckiego żużla. Dobry obserwator, zawodowo związany z infrastrukturą drogową. Proszę Państwa, tak wygląda prawie cały nasz zestaw. Co nas połączyło? Dlaczego my stajemy dzisiaj przed Państwem? Myślałem sobie długo, jak to Państwu przekazać. Dlaczego? Bo chcemy, bo się nie boimy, nie daliśmy się zastraszyć, nie daliśmy się uciszyć, a to, co się dzieje w Grudziądzu, jest nam bardzo bliskie, żeby mieszkańcy czuli się tutaj dobrze. Wiemy, jak pozmieniać te rzeczy, które nie działają, jak przerwać układy, jak rozwinąć to miasto dla dobra naszych mieszkańców i nas samych. Chcemy tu się dobrze czuć, bo my wszyscy jesteśmy z Grudziądzu. W związku z tym chcemy ciężko pracować na rzecz naszych mieszkańców, łącząc różne środowiska. W naszym komitecie sięgnęliśmy do wszystkich środowisk w mieście, które mają podobne spojrzenie na to, co się dzieje w Grudziądzu. Być może nie mają tyle odwagi, być może chcą poprzez nasz głos również mieć wpływ na to, co dzieje się w Grudziądzu, na to, co uchwala Rada Miejska. My zapewniamy, że będziemy działać rzetelnie, skrupulatnie na rzecz tych mieszkańców, wszystkich mieszkańców, że nie będziemy tylko zadawać biernie pytań, ale będziemy oczekiwać odpowiedzi i będziemy te odpowiedzi weryfikować. Ale najważniejszą rzeczą, fundamentem tak naprawdę, który nas połączył, uważamy, że jest to sprawa i ponadczasowa, i łącząca wszystkich mieszkańców Grudziądza. To bezpieczeństwo zdrowia nasze, naszych mieszkańców, naszych rodzin, wszystkich, którzy chcą leczyć się w Grudziądzu i kiedyś mogli. Dzisiaj nie do końca. Dlatego my stawiamy na to bezpieczeństwo i sięgnęliśmy po fantastycznego człowieka, który, ja uważam, jest jedyną osobą, która wie, co zrobić z naszym szpitalem, żeby przywrócić mu świetność. Żebyśmy wszyscy czuli się bezpiecznie. On ten szpital wspólnie ze swoją małżonką, która jest dzisiaj tutaj też na sali, która wspierała i Marka, i wszystkie osoby w tym procesie tworzenia. Też fantastyczny lekarz. Ja osobiście też pamiętam z dzieciństwa. Więc wiele osób zawdzięcza tym osobom pomoc. I myślę, że nie trzeba już więcej nic dodawać, ale przy wsparciu właśnie Marka Nowaka, który jest naszym kandydatem na prezydenta. Zapraszam Marka. Przy naszej ciężkiej pracy, rozwiązaniu wszelkich problemów w Grudziądzu, jestem pewien, że wspólnie jesteśmy w stanie zadbać o bezpieczeństwo Grudziądza. Przywrócić szpital, ale nie tylko szpital, całe miasto, nam, Grudziądzanom. Chcemy o tym mieście decydować, a nie przyjmować wytyczne od osób spoza miasta. Marku, oddaję Ci głos, bądź naszym przewodnikiem. Jeszcze raz, dzień dobry wieczór, bo to już i późne popołudnie. Szanowni Państwo, stało się.
Jesteśmy tutaj do Państwa dyspozycji już po moim krótkim wystąpieniu, ale zobaczcie, popatrzcie na nas wszystkich. Każdy wygląda inaczej. Fajnie. Każdy ma inny charakter. Każdy ma inne poglądy. Każdy ma inną filozofię życia. I co najważniejsze, każdy ma swoją własną pasję, którą chce rozwijać. I tak naprawdę to wszystko potrafiło zaistnieć. Ale w tym miejscu właśnie, że się stało, chciałem podziękować przede wszystkim pani Joli, która jest naszym takim Master of Business Administration. Jolu, dziękujemy Ci za rejestrację listy, rejestrację kandydatów, że to wszystko poszło gładko i bez błędów. Jak już na samym początku wystąpił Zenek, to jest człowiek, który po prostu, jakbym ja nazwał, kierownik, manager project, czyli po prostu to jest człowiek, który współtworzył i potrafił zrobić z naszych pasji projekt polityczny. Ale nie byłoby tutaj nas w ogóle, gdyby nie Arek. I to Arek kilka lat temu wiedział o tym, że czas Grudziądza, czas na zmianę, stworzył taką platformę porozumienia, platformę dyskusyjną, platformę, w której można było cokolwiek przedyskutować i znaleźć rozwiązania. Dziękuję Ci, Jarku, dziękuję Ci, Zenku. No i teraz my przede wszystkim i poprosić ich o wsparcie i udowodnić, że jesteśmy warci, Szanowni Państwo, Waszego głosu. I może kilka słów ode mnie, jak mam reprezentować i z całym szacunkiem i myślę, że przyjemnością reprezentuję tak zacne osoby, wykształcone z doświadczeniem, z pasją. To nas połączyło. Myśmy rozmawiali wiele razy, tak naprawdę co? Potrafiliśmy w ciągu krótkiego czasu zagregować i potrafiliśmy opisać problemy mieszkańców naszego miasta. Wiemy, co przeszkadza mieszkańcom i potrafimy to zrobić. Słyszeliście Państwo nasze wykształcenie. Umiemy to zrobić i naprawdę gwarantuję Państwu, że nie będziemy musieli zapraszać do współpracy żadnej firmy z Gdańska. Umiemy to zrobić, mamy mnóstwo wykształconych ludzi w naszym mieście. Mamy wykształconych mieszkańców. Z pomocą wspólną to zrobimy. I Państwo, wyborcy, mieszkańcy, macie do wyboru naszą paletę, która po prostu jest zdeterminowana, chcąca wygrać wybory, zmienić to miasto i Wam ulżyć w niektórych problemach, chociażby zdrowotnych. I z drugiej strony Państwo macie również przy wyborach, przy urnie, pewnie będziecie dyskutować sami sobą, macie naszych oponentów. To są obecni rządzący miastem, z szacunkiem do funkcji radnego, z szacunkiem do tych ludzi, którzy tam są. Oni nas w taki sposób, jaki potrafią, coś tam próbują zrobić. Ale ci radni Platformy Obywatelskiej, ci radni Stowarzyszenia Obywatelskich Grudziądz, jak patrzę na te sesje, patrzę na nich, nie wiem, co się stało, oni są leniwi. Im się po prostu już nie chce. Ale nam się chce. I teraz popatrzcie Państwo, nie wiem, czy oni byli zastraszani, bo skąd u mnie w głowie coś takiego jak zastraszanie w demokratycznym, wolnym kraju. Ale wiecie Państwo, 3 lata temu wpadło mi do ręki, dostałem w poczcie od kogoś ze szpitala zarządzenie z 2010 roku, chyba 10. Mówiące o tym, że jeżeli któryś z pracowników będzie się kontaktował z redaktorami, mediami społecznościowymi, telewizją, etc., i trzecimi osobami, straci pracę. Generalnie w 2 zdaniach. To ja myślę, że tego typu może pisma krążyły w innych zakładach też.
Szanowni Państwo, rzućcie z siebie lęk, bo w strachu nic nie potrafimy zrobić. My jesteśmy wyzwoleni, nie boimy się, jesteśmy samodzielni i potrafimy cokolwiek wspólnie zrobić. I teraz, jak patrząc na nich, dlaczego mówię, że leniwi? Bo gdzież oni wszyscy byli, jak zwalniano lekarzy z naszego szpitala? Gdzież ci radni byli, gdzie zamykano oddziały? I w końcu, gdzie oni byli, pozbawiając swoich mieszkańców, naszego miasta, jedynego szpitala, którego oni, na ich wniosek, wojewoda przekształcił w covidowy. Myślę, że to było do końca nieprzemyślane. No, historia to oceni, nie my. Gdzież oni też byli, jak się przedłużał remont Toruńskiej i upadały sklepy? Upadały miejsca pracy tych mieszkańców. I gdzież oni są, jeżeli wszystkie firmy, tylko firmy z Gdańska, może nie wszystko, ale przeważnie firmy obce, nie przedsiębiorcy z Grudziądza, którzy produkują tutaj podatek dla nas, który później ten podatek, jako my radni, będziemy dzielić na kluby sportowe, na wypoczynek, na naukę, a przede wszystkim na bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo zdrowotne, socjalne, społeczne, na bezpieczeństwo przede wszystkim ekologiczne. I my chcemy to robić. Ja sobie oczekuję od państwa, przyszłych, znaczy radnych, kandydatów na razie, że oni będą potrafili powiedzieć kiedyś, jeżeli zostanę prezydentem, nie, bo tak jest wygodniej, lepiej dla mieszkańców. Uważam, że ta nowa jakość musi w końcu zaistnieć w naszym. Nienawistny, bo taki nie jestem. Pracowałem w szpitalu z tymi, co mnie zwalniali. Nie chcę o tym mówić. Nie będę po prostu niszczył czyichś rodzin. Będziemy to robić w sposób, jeżeli przyjdzie taka rzecz. No oczywiście najbliższe grono, no to jest jasne, że jak zostanę prezydentem wybranym przez mieszkańców Grudziądza, no to muszę dobrać sobie zespół, który po prostu też tutaj jest. Bo tak jest. I myślę, że macie państwo wiele czasu. My w ciągu tego miesiąca, może miesiąca i tygodnia, przedstawimy państwu bardzo szczegółowo program, swój cały projekt polityczny, projekt na zmianę nastawiony, projekt na przede wszystkim problemy mieszkańców. Zapraszam dzisiaj pana prezydenta Glamowskiego do debat. Panie prezydencie Glamowski, my musimy, nie jako przeciwnicy, musimy porozmawiać o tym mieście, o problemach mieszkańców. Ja wiem o tym, że pan robił, co pan umiał, z szacunkiem. Może nam się uda zrobić więcej, ale to musimy to przedyskutować razem przed kamerą. Mieszkańcy muszą dowiedzieć się prawdy o niektórych rzeczach. Muszą wiedzieć o tym, że skończyła się era strachu, nienawiści, zmiany na gorsze. Również, szanowni państwo, tak jak wiecie, my wszyscy mamy inne poglądy, inny charakter, już o tym mówiłem. Ja też nie jestem święty. I chciałbym po prostu zwrócić się również o poparcie, bo wiem, że nas popiera różne środowiska, wiele środowisk. Ale myślę, że pozwolicie, kandydaci moi, że zwrócę się z tego miejsca o poparcie do Prawa i Sprawiedliwości, do Komitetu Obywatelskiego, również do Stowarzyszenia Obywatelskich Grudziądz. Może to wam się spodoba teraz ten program i bardzo was proszę o poparcie. Również proszę inne stowarzyszenia. To nie uprawiajmy w Grudziądzu wielkiej polityki. Polityka nasza to jest polityka podstawowych potrzeb naszych mieszkańców. To nie jest polityka ukierunkowana na ustawy i zmiany ustroju. My się nie musimy kłócić, my się nie musimy poniewierać. Powinniśmy pracować
zobaczymy, co będzie za 4 lata, czy tam za 5, jakie będą oklaski. Ale myślę. I szanowni państwo, myślę, że jeszcze raz śledźcie nas wszędzie, w każdych mediach i w społecznościowych. Będziemy jak najbliżej przedstawiać państwu całość naszego programu, ale przede wszystkim też będziemy przedstawiać to, co jest dla mnie najważniejsze. Radnych, ich pomysły. Bo ja, proszę państwa, będę reprezentował taką politykę raczej miejską. Ja przedstawię moim wyborcom, państwa, naszym wyborcom, przedstawię przede wszystkim program dla miasta. Program współpracy z gminą, program współpracy z powiatem. Tego nie wolno zapominać. Tam śpią, nocują, odpoczywają ci, którzy przyjeżdżają do Grudziądza i tworzą rozwój, tworzą potencjał naszego miasta. To oni, to z nimi trzeba też wspólnieć, współpracować. Nie ustawiać się ani tyłem do Wisły, bo kiedyś nasza Wisła tworzyła i stworzyła miasto Hanze. Nie ustawiać się tyłem do ludzi, a ustawić się do współpracy. Tego wszystkiego będę od was wszystkich oczekiwał, ale będę przede wszystkim oczekiwał od siebie. Jeżeli jest czymś, uważam, że nie będzie po drodze, to bardzo proszę, żebyście mi zwrócili uwagę. Uważam, że to, co jest najważniejsze, to trzeba też mówić prawdę. Jeżeli coś nam się nie uda, to musimy wytłumaczyć naszym mieszkańcom, dlaczego nam się nie udało. Dlaczego? Może my byliśmy nie do końca przygotowani do tego. I jeszcze raz, zapraszając pana prezydenta do debat, myślę, że panie Macieju, myślę, że warto jest porozmawiać. Nawet mamy taki program, warto rozmawiać. A na koniec, niech mi będzie już wolne, bo to jest takie najbardziej oczekiwane zdanie. Na koniec, niech mi będzie wolno przeprosić nasze rodziny, że na 1,5 miesiąca bierzemy urlop, że nie będziemy gotować, sprzątać i robić zakupów. Ja myślę, że po prostu wrócimy z tarczą już za 1,5 miesiąca do swoich domów, do naszego miasta i będziemy mogli chodzić po ulicy z otwartym czołem, z podniesionym czołem. Będziemy musieli się wsłuchiwać. Są w programie, tak jak już mówiłem, to co ma się dla miasta, ale to, co jest po raz pierwszy w naszej konwencji, po raz pierwszy od 30 lat, w naszych wyborach, w Grudziądzu, mamy, przedstawimy państwu, ale ustami kandydatów osiedli, przedstawimy państwu program dla każdego osiedla, żeby chociaż, przecież ci ludzie własnym wysiłkiem postawili tam domy. Dlaczego mają chodzić po błocie? Dlaczego nie mają chodników? To są proste, podstawowe, prozaiczne rzeczy. No i dostępność do świadczeń zdrowotnych. Szanowni państwo, jak widzicie, ja jeszcze mógłbym długo o naszym programie. Jest o czym rozmawiać. Zapraszam państwa serdecznie na spotkania ze mną, na spotkania z nami przede wszystkim, a teraz zapraszam na coś słodkiego, kawę i przede wszystkim jesteśmy do państwa dyspozycji, państwo redaktorzy.